Za zasługi w upowszechnianiu twórczości Cypriana Norwida. Jak, Słowianin, gdy brak mu naśladować kogo duma w szerokim polu czekając na siebie, gdy z dala jadą kupcy gdzieś żelazną drogą, drżą telegramy w drutach i palą na niebie. Jak Słowianin, co chadzał już wszystkiemu w tropy, oczekiwa na siebie samego, bez wiedzy, tak bywa smętnym życie. Fundacja ma w planie, ma pewną ideę czy założenie inspirowania, rozwijania i nagradzania wszelkich form aktywności związanych z popularyzacją Norwida, jego myśli, jego twórczości, jego wzoru osobowego w kraju. To już właśnie 15 lat naszych działań, naszych starań o to, aby przybliżać tę trudną poezję, o której mówiliśmy i w wykładach w Uniwersytecie Jagiellońskim, i w naszych przedstawieniach teatralnych, których już do tej pory jest 11. I zapraszaliśmy też uznanych aktorów i z Krakowa, i z Polski do interpretacji wspaniałej poezji Norwida. I chociaż małe mam wyobrażenie o sztuce, przecież wiem, co jest muzyka. I może lepiej wiem od grającego, skoro mi serce bierze i odmyka, jak ktoś do domu wchodzący własnego. O, jest to zapewne wiele, rzekł Bogumił. Lecz ja bym głównie myśl artysty badał. I czy dosłownie naród on spowiadał? Czy się nie wstydził prawdy i nie stłumił, mogąc łatwiejszy poklask zyskać sobie, mogąc być pierwej i szerzej uznanym? Czy mówiąc prawdę na swym stawiał grobie? Czy się jej grobem podpierał ciosanym? I każdy chętnie was poważył. Tak jest. Szczególnie przed bitwy poczęcia. Książę, tyś król, a Wanda jak? Odgrywałem Rydygiera, tego sławnego Niemca, którego to Wanda nie chciała. No, nie powiem, że rola była prosta, była nawet bardzo skomplikowana, gdyż po prostu w naszej świadomości Rydygier jest jako taki barbarzyński, wojowniczy Niemiec i po prostu trzeba przełamywać pewne stereotypy według mnie i dlatego postanowiliśmy zrobić z Rydygiera takiego bardziej romantycznego, ale jednak mordercę. Jeździłam na Kopiec Wandy, siedziałam tam, próbowałam czytać sztukę. Robiłam mnóstwo rzeczy, na przykład przed spektaklem, czytając w ogóle książki na przykład o Słowianach. Po prostu tyle rzeczy się dostrzega, których w rzeczywistości się nie widzi, a są bardzo potrzebne człowiekowi. Płaczę. Do roli było przygotować się dość trudno, trwało to długo, czasami próby były do późna, ale co wydaje mi się, że wszyscy byli dobrze przygotowani. Przede wszystkim ważne jest to, żeby zrozumieć swoją rolę, to co się gra, to co się chce przekazać publiczności. Mieliśmy bardzo dużo pomysłów na całość. W końcu wykrystalizował nam się jeden i ten jeden pomysł przez chyba 2 miesiące piłowaliśmy, aż dopiłowaliśmy do dnia dzisiejszego, z czego jesteśmy wszyscy, myślę, mogę to powiedzieć, bardzo zadowoleni.
jeśli otworzysz to? Pani Dulska dba o pieniądze, dba o własny interes. Oczywiście tutaj trochę jest wykastrowany ten tekst w takim sensie, że jakby nie ma sytuacji, kiedy tnę lokatorkę, prawda? Czyli no jakby pokazuje już bardzo taką ciemną stronę charakteru, która jest zapisana w moralności. Ale ta dziwna, pokręcona miłość, którą matka, pani Dulska, darzy syna, czy jakby pęta, przepraszam, syna, jest bardzo częstą miłością obowiązującą w naszych domach jednak. To i stąd wydaje mi się, że w gruncie rzeczy niewiele się zmieniło. Myślisz, że cię ktoś kupi? Człowieku, twoja kariera się zakończyła, rozumiesz? Żaden reżyser cię nie weźmie. No, przecież jakiego ja ładnego syna miałam, czy jakiego ja pięknego syna urodziłam, rady Boże, jak ja się chodziłam. Woziłam się tak po ramce z nim, to przecież on miał takie loczki blond i to przecież wszystkie panie mi zazdrościły. Jak ty wyglądasz teraz, co? Jak ty wyglądasz, człowieku? W naszym spektaklu Dulszczyzna jest jak najbardziej krakowska, a Nową Hutę reprezentuje Hanka, dziewczyna, która jest taką metaforą czystości, metaforą zaufania, miłości, uczuć, takiego ludzkiego charakteru bardzo. I cała ta Dulszczyzna jest Dulszczyzną krakowską, jest taką cyganerią artystyczną, która w jakiś sposób odrzuca tą dziewczynę, traktuje ją bez poszanowania. I to zderzenie jest właśnie na linii Kraków-Nowa Huta. Umowne, metaforyczne, a jednak oddające coś też uniwersalnego, bo opowiadamy o świecie, w którym ludzie wpadają w pułapkę konformizmu, gonią za sukcesem i nie potrafią przez to zauważyć tak naprawdę najważniejszych rzeczy, które znikają im sprzed oczu. Zbyszko, nagą cię mlekiem swym karmiła, żebyś ty nasze uczciwe i szanowane nazwisko w ludkach, po knajpach włóczył? To mogłam ja mam czekarmić mączką Nestla, ponieważ doskonała.